Zapraszam Was dzisiaj na drugą część rozmowy o suplementach diety. Moim gościem jest profesor Iwona Wawer, autorka książki Suplementy diety dla Ciebie oraz prezes Krajowej Rady Suplementów i Odżywek. Rozmowę o konkretnych składnikach chciałabym zacząć od witaminy C, ponieważ wiele osób twierdzi, że zjada jej bardzo dużo i nie jest ona potrzebna w suplementacji. Czy to prawda? Nie. Nie jest prawda. To nie jest prawda. Jemy wystarczająco dużo witaminy C w lecie, jak jest sezon na truskawki, porzeczki i inne wspaniałe owoce. Natomiast z badań Instytutu Żywności i Żywienia wynika, że Polacy mają jej za mało, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. I to nie znaczy oczywiście, że natychmiast powinniśmy kupować suplementy, ale to znaczy, że powinniśmy przemyśleć dietę i na przykład powrócić do zapomnianej kiszonej kapusty, prawda? Bardzo dużo naturalne źródła, takie jak kiszona kapusta, jak owoce dzikiej róży. To są te źródła, to są te produkty, które powinniśmy w diecie mieć. Natomiast warto porozmawiać o dawkach witaminy C. Ile potrzebujemy witaminy C? To 60-70 mg na dobę. To jest rzeczywiście dawka, która zabezpiecza przed szkorbutem, ale nie zabezpiecza przed innymi chorobami. Zwłaszcza jest to za mało dla osób, które żyją w silnym stresie. Nawet dla ludzi żyjących w stresie dawka 500 mg dziennie to byłaby ta dawka optymalna. Druga bardzo ważna witamina, jeśli mogłabym przejść od razu do drugiej bardzo ważnej, to jest witamina D. Niedawno okazało się, że witamina D3 pełni wiele innych ról, nie tylko jest potrzebna do metabolizmu wapnia i do budowy silnych kości, a mianowicie jest konieczna do tego, żebyśmy zachowali naturalną odporność. Po prostu ona jest potrzebna w systemie immunologicznym i niedobory witaminy D skutkują tym, że się właśnie nieustannie przeziębiamy, że jesteśmy bardzo wrażliwi na wszelkie infekcje wirusowe, grzybicze itd. Właściwie takim naturalnym systemem, żeby pokryć zapotrzebowanie na witaminę D, to jest jej synteza w skórze, ale wtedy trzeba wyjść na ten spacer na słońce. I znów, jeśli pytam znajomych, jak często wychodzą na słońce w południe, to wszyscy się uśmiechają. No coś ty, przecież w południe ja pracuję, prawda? A wieczorny spacer to nie jest to samo. A więc albo zmienimy tryb życia i zaczniemy bywać na słońcu, albo w miesiącach jesienno-zimowych ratujemy się suplementacją i taka racjonalna dawka to jest przynajmniej 1000 jednostek dziennie. Czy jeszcze jakieś witaminy lub składniki powinniśmy mieć na uwadze, dobierając suplementację dla siebie? Warto jeszcze powiedzieć o składnikach mineralnych, nie tylko o witaminach. I bardzo powszechnym niedoborem w Polsce, z czego mało osób sobie zdaje sprawę, to jest niedobór magnezu. Polskie Towarzystwo Magnezologiczne szacuje, że Polakom brakuje 1/3 zapotrzebowania na magnez. Dlatego oczywiście poleca się picie wody twardej, która dostarcza również magnez i również suplementację magnezu, zwłaszcza, że okazało się, że gleby w Polsce są również wyjałowione w magnez wskutek bardzo intensywnej gospodarki. Takim składnikiem, który ostatnio okazał się bardzo potrzebny, ja mówię ostatnio, dlatego że w ciągu ostatnich powiedzmy 20 lat na przykład, bardzo nam się zmienił sposób życia. Zmiana trybu życia stwarza większe ryzyko dla naszych oczu. Kiedyś człowiek chodził spać z skórami, pracował na polu i patrzył głównie w dal na zielone pola. W tej chwili jak spędzamy kilkanaście godzin przy telewizorze i monitorze telewizyjnym, monitorze komputera, to do oczu wpada bardzo dużo światła i te oczy są po prostu zmęczone. Te oczy wymagają intensywnego odżywiania w postaci dodatkowej porcji czynników ochronnych. To są karotenoidy. Wszystko to, co jest pomarańczowe, czerwone, to są karotenoidy i one są potrzebne do ochrony oczu. Takim głównym składnikiem jest luteina, a więc nie beta-karoten, inny karotenoid, luteina. No i oczywiście Państwo mnie zapytają, gdzie jest najwięcej luteiny? W szpinaku. Tym razem także nie udało nam się całkowicie wyczerpać tematu, dlatego zapraszam Was na odcinek dodatkowy, który pojawi się w najbliższych dniach na naszym kanale. Zapraszam Was także na Facebooka, gdzie odbędzie się kolejny konkurs, w którym będzie można wygrać książkę profesor Wawer. Moim gościem jest dzisiaj Dorota Szaliga-Kobus, która opowie o zajęciach fitness, które są mało popularne w Polsce. Doroto, czym jest bokła? Bokła to zajęcia fitness typu aerobowego, których głównym celem jest dobra zabawa i poprawa kondycji fizycznej. Na zajęciach nie ma choreografii, poruszamy się po literach i cyfrach i przy tym dobrze się bawimy, bo mamy w tle najnowsze hity muzyczne, które każdy zna i które po prostu zachęcają do zabawy i do uczestnictwa grupowego. A czy są jakieś przeciwwskazania? Przeciwwskazania to jak do każdego fitnessu. Tak naprawdę, jeżeli są jakieś przeciwwskazania, które wskazane zostały przez lekarza, to ich należy przestrzegać. Oczywiście wszystko z umiarem i z tym, jakie są nasze możliwości w zakresie właśnie ruchowym, w zakresie rozciągania, chociaż wszystko to można stopniować oczywiście i nie jest wymagane, żeby od razu działać na 100%. Jeśli mamy tej siły na 60%, to na tyle działamy, a z czasem właśnie poprawiamy tą wydolność. Czy jest coś, o czym powinna wiedzieć osoba początkująca, która wybiera się na takie zajęcia po raz pierwszy? Oczywiście pytam tutaj o strój, czy co trzeba ze sobą zabrać, czy jakoś się do tego przygotować. Ja zawsze powtarzam uczestnikom, którzy mają przyjść do mnie po raz pierwszy na zajęcie, mówię, że obowiązkowo jest to woda i ręcznik, bo bez tego ani rusz po zajęciach bardzo często panie i panowie wychodzą bardzo spoceni, więc warto się trochę odświeżać też w trakcie zajęć, że to są ćwiczenia po prostu typu cardio, to pocimy się, tracimy tą wodę z organizmu, więc jej uzupełnienie jest niezbędne, a poza tym strój bawełniany, bo najlepiej oddycha, i wygodne buty z odpowiednią amortyzacją, bo są podskoki, dużo jest zwrotów, więc po prostu w takich butach się ćwiczy najlepiej. Jakich korzyści dla sylwetki, jakich efektów w zmianie sylwetki ewentualnie możemy się spodziewać, uczęszczając na takie zajęcia regularnie? Przede wszystkim to jest poprawa kondycji fizycznej, wydolności organizmu. Organizm jest lepiej dotleniony, jest większa przemiana metaboliczna, bo nawet po jednych zajęciach jeszcze nasz metabolizm jest podkręcony przez co najmniej 36 godzin, także spalamy też zapasy tkanki tłuszczowej, a o to głównie chodzi w odchudzaniu, żeby spalić nie tylko żeby się wzmocnić, ale też żeby spalić tą tkankę tłuszczową, która większości osób przeszkadza. Zapraszam Was dzisiaj na bardzo smaczne carpaccio z buraków z dodatkiem rukoli, sera koziego i prażonych pestek dyni. Zaczynamy od wyłożenia talerza rukolą. Buraczki musimy najpierw ugotować albo upiec w temperaturze około 200 stopni w folii. Osobiście polecam, aby je upiec, ponieważ gotując je w wodzie, razem z tą wodą wylewamy trochę ich koloru, smaku i wartości odżywczych, a kiedy je pieczemy, to wszystko pozostaje w buraczkach. Kroimy je na cienkie plasterki, bardzo cienkie plasterki. Pokrojone plasterki buraczki układamy na rukoli, a następnie dodajemy do nich kozi ser. Możemy go tak troszeczkę porwać. Wszystko to posypujemy uprażonymi wcześniej na suchej patelni pestkami dyni i bierzemy się za przygotowanie dressingu, który będzie wykonany z oliwy, z oliwek, odrobiny miodu, octu balsamicznego i musztardy Dijon. Wszystko to mieszamy w małym pojemniczku. Składniki dokładnie ze sobą mieszamy i tak powstałym dressingiem polewamy nasze carpaccio i jest już gotowe do jedzenia. Wygląda pięknie i na pewno tak samo smakuje. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jak zwykle zachęcam do subskrypcji i do zostawiania kciuków w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Poczekaj! Włączyłeś już? Aha. Nie mam właśnie do tego odcinka. Zróbmy jakieś bloopersy, bo nie mam do tego odcinka lub wyłącz.